Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Dzisiaj pozdrawiam Was z drogi do Warszawy. No zaraz zresztą zobaczymy, czy mnie słychać, mam nadzieję. 22 lutego, wtorek. Jaka pogoda we Wrocławiu, tego już nie wiem, bo wyjechaliśmy. Jesteśmy w drodze do Warszawy na spotkanie w Pałacu Prezydenckim, o którym za chwilę powiem. No bo dzisiaj słychać mnie? Ustalmy, Arku. Słychać mnie dobrze? Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Mam nadzieję. Jesteśmy w trasie, dlatego mogą być drobne zakłócenia, ale jeżeli potwierdzicie mi, że słychać mnie dobrze, to będę zobowiązany. Pani Marta to uczyniła, bardzo dziękuję. Oczywiście dzisiejszego spotkania trudno nie rozpocząć od wydarzeń na Ukrainie. Po tym, jak wczoraj prezydent Putin podpisał dekret uznający autonomię Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej, wojska rosyjskie wkroczyły na tamte tereny. Dla nas w Polsce, we Wrocławiu, suwerenność i integralność Ukrainy jest niezwykle ważna i za to trzymamy kciuki. We Wrocławiu mieszka ponad 100 tysięcy obywateli pochodzenia ukraińskiego. Wielu ma swoje rodziny, wielu pozostawiło swoje rodziny na Ukrainie. Są pełni obaw, to jest zupełnie w tej sytuacji zrozumiałe, dlatego tak mocno tutaj we Wrocławiu, w całej Polsce solidaryzujemy się z narodem ukraińskim. Chcę, abyście wiedzieli, że we Wrocławiu macie i zawsze mieć będziecie przyjaciół i wsparcie. Jesteśmy gotowi także udzielić wszelkiej możliwej pomocy, jeżeli tylko sytuacja tego będzie wymagała, choć no, ciągle wierzę, choć ta wiara jest coraz słabsza, że dojdzie jednak do deeskalacji tego konfliktu. No i za to po prostu trzymamy mocno kciuki. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich ukraińskich mieszkańców naszego miasta, ale także Wasze rodziny, które mieszkają na Ukrainie, raz jeszcze składając deklarację, że Wrocław jest gotowy zawsze udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy, zresztą tak jak to czynił dotychczas. Natomiast ta sytuacja na Ukrainie oczywiście budzi niepokój wszystkich, raz jeszcze po tym, jak prezydent Putin uznał autonomię Ługańskiej i Donieckiej Republiki. No, pierwsze oddziały zbrojne pojawiły się w tamtym rejonie. Trzymam kciuki za deeskalację tego konfliktu, ale także mam nadzieję, że cała wspólnota międzynarodowa w tym układzie europejskim i w tym układzie transatlantyckim wykaże się stanowczością, zdecydowaniem i konsekwencją. Będziemy tą sytuację obserwować i w miarę potrzeb będziemy włączać się również w różnego rodzaju działania pomocowe. Także raz jeszcze trzymamy, przesuwajcie wszyscy mocno kciuki za Ukrainę, za Ukraińców i za przyjaźń polską, ukraińską, no i za niepodległą i integralną Ukrainę. Tak, to były te smutne, niepokojące wydarzenia, o których zostaliśmy poinformowani w porze nocnej. Dzisiaj mamy, moi drodzy Państwo, 22 lutego. Ja jestem w drodze do Warszawy. Wspólnie z moimi koleżankami i kolegami mamy dzisiaj spotkanie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Samorządowcy, którzy są stowarzyszeni i tworzą największy ruch samorządowy w Polsce, czyli Tak dla Polski, ale także przedstawiciele korporacji samorządowych, Związku Miast Polskich, którego członkiem jest Wrocław, czy też Unii Metropolii
Polski, którego także członkiem jest Włocław. Ja dzisiaj mam przyjemność reprezentować Unię Metropolii Polskich. Jedziemy spotkać się i porozmawiać o Lex Czarnek. Prezydent Andrzej Duda ma czas do 3 marca, aby podjąć ostatecznie decyzję, co robi z tą złą, bo my mówimy o tym bardzo wprost, z tą złą ustawą, która budzi wiele emocji, która budzi wiele kontrowersji, nie tylko wśród samorządowców, ale przede wszystkim wśród nauczycieli, wśród dyrektorów, wśród właśnie ludzi odpowiedzialnych i na co dzień prowadzących placówki edukacyjne, ale niepokój budzi także wśród rodziców, samych uczniów, a także tych wszystkich podmiotów, które szkołę na co dzień wspierają, tak? Bo szkoła to miejsce, wokół którego gromadzi się bardzo wiele podmiotów. Dzisiaj ten proces edukacyjny, proces wychowawczy w szkole jest wspierany przez bardzo wiele organizacji społecznych, które no właśnie w bardzo różny sposób, w bardzo różnych wymiarach szkołę, ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora wspierają. To także może się zmienić. To także może się zmienić w wyniku przyjęcia tej ustawy. Nasze silne zabiegi, które były podejmowane po tym, jak ustawa trafiła z Sejmu do Senatu, nie przyniosły spodziewanych efektów. Wprawdzie Senat przyjął te wszystkie uwagi, no ale Sejm odrzucił. No i dzisiaj ustawa jest na biurku pana prezydenta, który ma czas do 3 marca, aby ją podpisać, bądź też nie podpisać, bądź też ma jeszcze jedno wyjście, skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. My bierzemy pod uwagę, będziemy prezydenta Dudę namawiać do sięgnięcia po drugie albo trzecie rozwiązanie, bo tak jak powiedziałem, ta ustawa budzi wiele kontrowersji, wiele emocji. Jest w istocie też zamachem na autonomię szkoły, na możliwość samodzielnego, autonomicznego, niezależnego podejmowania decyzji przez dyrektorów, przez nauczycieli. Odbiera się także pewne władztwo samorządom, które są organami prowadzącymi te szkoły. Redukuje się ich rolę, redukuje się ich znaczenie, czyli nasze, obywateli, bo przecież ja dzisiaj jako chwilowo prezydent Wrocławia wykonuję pewne czynności, odpowiadam za pewne rzeczy, prowadzę pewne rzeczy w waszym imieniu, w swoim także. Jestem też obywatelem, członkiem tej dużej i uroczej wspólnoty wrocławianek i wrocławian, ale ja to przecież wszystko robię w naszym imieniu. Także kiedy mówię, że pozbawia się samorząd władztwa, pozbawia się możliwości oddziaływania, pozbawia się możliwości decydowania, to należy to rozumieć właśnie w ten sposób, że to was, to nas pozbawia się tych kompetencji. I to budzi niepokój. To budzi niepokój, bo my chcemy innego modelu państwa obywatelskiego, modelu państwa zdecentralizowanego, państwa, w którym no to obywatele podejmują decyzje w sprawach dla siebie kluczowych. I o tym będziemy dzisiaj z całą pewnością rozmawiać w Pałacu Prezydenckim z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Zbyt wiele w ostatnich kilku latach jest, zbyt dużo jest zamieszania wokół polskiej szkoły. Przypomnę wam, że zaczęło się wszystko od likwidacji gimnazjów, później był temat sześciolatków, tak, i pozostawienia ich w tych klasach zerowych, przedszkolnych. Później duże strajki, największe strajki w historii polskiej edukacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Właśnie niewystarczająca subwencja, to jest problem, z którym samorządy się ciągle zmagają. Rosną koszty funkcjonowania polskiej szkoły, natomiast nie rośnie
ślad za tym subwencja. Wiele samorządów jest w bardzo trudnej sytuacji. No i teraz właśnie kolejna rzecz, która ma wstrząsnąć, która ma wprowadzić zamieszanie w polskiej szkole, czyli Lex Czarnek. No i uważamy, że tego jest po prostu zdecydowanie za dużo i o tym będziemy, rozmawiać. No właśnie, a propos szkoły, to też miły akcent wczoraj się wydarzył, bo miałem okazję spotkać się z uczniami, dyrekcją, nauczycielami 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Polonii Belkińskiej. To no, najlepsze wrocławskie liceum, ale to akurat nie ma większego znaczenia, bo po prostu to są też fajni ludzie, to są przede wszystkim fajni ludzie, fajna społeczność, fajni uczniowie. Wczoraj rozmawialiśmy wspólnie z samorządem, bo były koleżanki, kolega, którzy na co dzień współtworzą samorząd uczniowski 14 ELO. Pokazywali, rozmawialiśmy o tym, jak wiele różnych działań, aktywności, akcji oni na co dzień robią. To jest coś niesamowitego, jak mają dużo energii w tym przecież takim trudnym covidowym czasie, gdzie szkoła nie działa normalnie, gdzie musiała wejść w te tryby zdalne, które były trybami zupełnie nowymi, nieoczywistymi dla polskiej szkoły, to w nich mimo wszystko pozostaje ta chęć i aktywność i zapał do bycia aktywnymi i mają tą energię. Bardzo fajna rozmowa. Cieszę się, że mnie odwiedziliście. Pozdrawiam całe 14 liceum. Umówiliśmy się na kolejne spotkania, a ja jestem po prostu dumny. A ja jestem dumny, że tak wiele różnych fajnych, cennych inicjatyw, takich poobywatelskich, pospołecznych, jakby uwrażliwiających, także formujących młodego człowieka, ma miejsce we wrocławskiej szkole. Za to chciałbym zresztą podziękować całemu korpusowi dyrektorskiemu. Chciałbym bardzo serdecznie także podziękować wszystkim nauczycielom. Wiecie, że zawsze z Wami byłem i będę. To jeżeli chodzi o wczorajsze bardzo sympatyczne spotkanie z przedstawicielami wspólnoty 14 liceum. Za chwilę także z samochodu, no bo nie tracimy czasu. W związku z tym za chwilę kolegium prezydenta, tym razem kolegium transportowe. Będziemy o kolejnych ważnych kwestiach transportowych, o inwestycjach transportowych we Wrocławiu rozmawiać. Natomiast co słychać w tym kontekście we Wrocławiu? Remont torowisk na placu Jana Pawła II. Jesteśmy na półmetku. Przypomnę, że to duże skrzyżowanie pełne wyzwań. Po to, aby zachować w trakcie remontu jego przejezdność, podzieliliśmy na kilka etapów. No i jesteśmy już na półmetku. Torowcy na tym właśnie newralgicznym, jak wiecie, dla wrocławskiej komunikacji placu działają od sierpnia ubiegłego roku. Najpierw wymieniliśmy rozjazdy od ulicy Ruskiej i od ulicy Mikołaja, następnie od ulicy Legnickiej, to był drugi etap. Teraz trzeci, od połowy stycznia działamy na samym środku tego skrzyżowania. Tam pojawią się nowe krzyżownice, czyli to są te takie przecinające się, prawda, tory. No i krzyżownice są z kolei częścią rozjazdu torowego składającego się ze zwrotnicy, która będzie kierować w prawo, w lewo, bądź też oczywiście prosto. I krzyżownice znajdują się za zwrotnicą i pozwalają, tutaj takie uwagi techniczne, ale co tam, warto o tym wiedzieć, i pozwalają właśnie skierować tramwaj w odpowiednim kierunku. I ten trzeci etap, Szanowni Państwo, zostanie ukończony 25 marca, a już dzień później torowcy przeniosą się na kolejny etap na tym samym skrzyżowaniu, na tory prowadzące na most Sikorskiego. Tam będą już działać do końca maja, a przy okazji zarząd dróg i utrzymania miasta uszczelni
dylatację w przejściu podziemnym pod placem Jana Pawła II. Ostatnie roboty od strony placu Orląt Lwowskich to będzie ostatni etap tych dużych, skomplikowanych prac, czyli ostatni etap od placu Orląt Lwowskich ruszy w drugiej połowie maja i zakończy się na wakacje w lipcu. Koszt realizacji całego remontu to niespełna 6 milionów złotych. Do tej kwoty należy doliczyć taką kwotę ponad 2 milionów złotych, którą musieliśmy wydać na zakup tych rozjazdów. Mówię o tym, bo być może niektórzy przejeżdżający przez plac Jana Pawła zastanawiają się, jaka jest intencja prowadzonych tam prac, jak długo to jeszcze wszystko potrwa. To po pierwsze, jesteśmy tam od sierpnia ubiegłego roku, po drugie, 5 etapów, jesteśmy na etapie trzecim w tej chwili, właściwie będziemy go za chwilę kończyć, jeszcze 2 przed nami, no chcielibyśmy do końca lipca, tak jak przed chwilą powiedziałem, to zadanie ukończyć, no i wówczas to ważne, kluczowe dla transportu publicznego skrzyżowanie we Wrocławiu, no będziemy mieli sprawne. To też wpłynie, moi drodzy, dlaczego my te rzeczy wymieniamy, dlaczego my te rzeczy robimy, bo po pierwsze chodzi o to, aby tramwaje się nie wykolejały. Ja Wam obiecałem na początku tej kadencji, że będę robił wszystko, aby poprawić stan, jakość wrocławskich torowisk, abyśmy się nie musieli za nie wstydzić, aby one były bezpieczne i aby tramwaje się nie wykolejały. I to się już w dużym stopniu udało. Coraz rzadziej słyszymy o tego typu sytuacjach, chociaż oczywiście rachunek prawdopodobieństwa mówi, że w tak dużym mieście, przy tak gęstej sieci tramwajowej raz na jakiś czas coś się może zdarzyć, ale chodzi o to, żeby to nie było normą, tylko było wyjątkiem. A po drugie, nowe krzyżownice, rozjazdy, zwodnice, one też wpływają na szybkość przejazdu tramwaju, kiedy one są mocno wyeksploatowane, kiedy są stare, kiedy grożą tramwajowi wypadnięciem z szyn, motorniczowy muszą zwalniać. W sytuacji, kiedy mamy te elementy powymieniane, mamy nowe, też prędkość przejazdu przez skrzyżowania, tym samym płynność ruchu jest zupełnie inna. No to takie jeszcze dodatkowe historie. Już Was nie męczę tramwajami, choć uważam, że sprawy związane z transportem publicznym, w tym tramwajami, są we Wrocławiu niezwykle, niezwykle ważne. Co jeszcze? Na marginesie, wczoraj się widziałem z firmą Trakcja, która realizuje nasze zadanie Mosty Chrobrego. Raz jeszcze to jest ta przeprawa pomiędzy Sępolnem a Swojczycami. Jak wiecie, szanowni Państwo, to zadanie będzie nas kosztowało ponad 70 milionów złotych. Mamy już tak zwane pozwolenie zrydowskie, które umożliwia realizację tych mostów. Fragmenty, gotowe fragmenty tych przepraw. Przypomnę, że tam mamy do czynienia z dwoma kanałami. Kanałem żeglownym i kanałem powodziowym. Mosty, które tam staną, powstają z gotowych elementów. Są dzisiaj już produkowane w Gdyni. Przyjadą do nas do Wrocławia. Już dzisiaj na moście i wokół mostu możecie zobaczyć, że powoli zmienia się organizacja ruchu. Te stare mosty, którymi dzisiaj przejeżdżacie, będą przez cały czas inwestycje oczywiście czynne, natomiast my wybudujemy zupełnie nowe i te zupełnie nowe powstaną, powiedzmy, po północnej stronie tych dzisiaj istniejących, z których korzystamy. Na czas realizacji tego zadania to będzie 14 miesięcy. Przypominam, że będziemy musieli zamknąć tak ulicę Folwarczną. Może nie wszyscy wiedzą, to jest też nie wszyscy korzystają z tej ulicy, ale ulicę Folwarczną będzie trzeba zamknąć. To jest ulica pomiędzy właśnie mostami Chrobrego a mostami Jagiellońskimi, bo ten fragment ulicy będzie nam służył jako zaplecze budowy. Tam także będą między innymi składane, mówiąc kolokwialnie, montowane te fragmenty mostów, które przyjadą do Wrocławia, następnie będą osadzane nad tymi dwoma kanałami. To, co jest ważne, to to, że w
na tych nowych mostach pojawi się też już torowisko. Torowisko, bo jak Państwo wiecie, mamy przygotowaną koncepcję tramwaju na Swojczyce i tam będzie pętlił przy cmentarzu parafialnym, nomen omen, parafii świętego Jacka, ale to zupełnie zbieg okoliczności. Natomiast mamy koncepcję tego tramwaju, w tej chwili są zlecone prace projektowe. No ale i robiąc te mosty, już chcieliśmy wpisać w nie torowisko, które no, kiedyś, po którym kiedyś, mam nadzieję, pojedzie tramwaj na Swojczyce. Woli wyjaśnienia, dzisiaj nie mamy jeszcze pieniędzy, które by pozwoliły tą inwestycję zrealizować. Będziemy się rozglądać. Z niecierpliwością czekamy także na pieniądze europejskie. No a to jest, jak wiecie, bardzo silnie powiązane z kwestiami praworządności. Mówiłem o tym w wyroku TSUE zeszłego tygodnia z środy, który mówi, że ten mechanizm, pieniądze za praworządność jest jak najbardziej zgodny z prawodawstwem unijnym. I mówiąc wprost, dopóki państwo polskie nie dokona stosownych zmian i korekt, między innymi dopóki nie zlikwiduje Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, no to te pieniądze do Polski nie popłyną, a my tych pieniędzy bardzo potrzebujemy. To są gigantyczne pieniądze w ramach KPO, ale dzisiaj gra toczy się o w ogóle wszystkie pieniądze w ramach nowej perspektywy 21-27, które do Polski powinny trafić. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ wiele tego typu inwestycji drogowo-transportowych, w tym szynowych, jest możliwych tylko i wyłącznie, była, jest i będzie możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania dofinansowania zewnętrznego, dofinansowania europejskiego. My zresztą także poskładaliśmy nasze wnioski, jeżeli chodzi o program tramwajowy, do tych funduszy, między innymi do KPO, tylko do KPO złożyliśmy wnioski inwestycyjne na kwotę ponad 2 miliardów złotych. Także to są niezwykle, niezwykle ważne pieniądze, na które czekamy. No nie można mówić, że one nie są Polsce potrzebne, albo że załatwimy ten temat w jakiś inny sposób. Nie, nie załatwimy tego tematu w inny sposób. W kraju aż takich pieniędzy, które by pozwoliły zrealizować te inwestycje, o których mówię, o których myślimy, o których właśnie wy marzycie, bez pieniędzy europejskich są po prostu niemożliwe. Zresztą nawet dzisiaj te realizowane przez nas nowe linie tramwajowe, one także dzieją się z istotnym udziałem środków europejskich. Bardzo proszę zatem, abyśmy o tym pamiętali. Nie będzie nas stać. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, znając doskonale budżet i możliwości budżetowe tego miasta i wielu innych miast. Nie będzie nas stać robić tego typu duże inwestycje, bazując tylko i wyłącznie na dochodach własnych. Po prostu nie będzie nas stać. Ktoś, kto się na tym nie zna, ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, jak działa budżet samorządu, co się na niego składa, w jaki sposób zarabia się dla tego budżetu pieniądze, w jaki sposób wydaje się, no może być głuchy na tego typu uwagi, ale one są absolutnie ważne. No, ale chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o mosty Chrobrego, to zadanie realizujemy. Wczoraj, mówię, w tej sprawie mieliśmy spotkanie z wykonawcą i dobrze to wszystko wygląda. Ale też o ulicy Pomorskiej zdanie, bo tu także wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy już pierwszy odcinek, jak przespacerujecie się, to zobaczycie, mamy pierwszy odcinek torowiska tramwajowego po spawaniu termitowym. Trwają prace w tej chwili przy drogach dla rowerów na tym właśnie odcinku, przy chodnikach oraz przy jezdni na skrzyżowaniu ulicy Cypulskiego i Pomorskiej. No i zakończone także zostały prace archeologiczne. To kolejny wątek, bo bardzo często, szczególnie w obszarze Starego Miasta, Śródmieścia, ale nie tylko, bo tych stref
archeologicznych, jest tych stanowisk jest dużo, dużo więcej w całym mieście. No właśnie, zanim przystąpi się czasami do zasadniczych prac inwestycyjnych związanych z wybudowaniem czegoś, albo jakiegoś budynku, albo ulicy, albo torowiska, no najpierw właśnie trzeba przeprowadzić prace archeologiczne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to także zabiera czas, i wydłuża ten proces, tak? Ja wielokrotnie podczas naszych spotkań próbuję wskazywać, wyjaśniać, tłumaczyć, dlaczego pewne zadania inwestycyjne trwają tyle, ile trwają. No ale one trwają no tyle, ile trwają, właśnie dlatego, że te wszystkie, powiedzmy, poprzedzające te zasadnicze działania, no, czynności wymagają czasu. Ale na ulicy Pomorskiej z tym wątkiem akurat sobie już poradziliśmy. Życząc wszystkim, pani Aneta pisze, kiedy będzie jeździł tramwaj przez ulicę Długą, no, to zadanie chcielibyśmy skończyć do końca roku. Myślę, że bezpieczną będzie odpowiedź, że po prostu w przyszłym roku pojedziemy. Jeżeli cokolwiek uda się zrobić wcześniej, to będzie miła niespodzianka. No tyle, no właśnie, mówimy sobie o terminach, mówimy o pewnych procesach, no to tyle, to wszystko trwa. Ja i tak uważam, że biorąc pod uwagę, że pracujemy cały czas na żywej tkance, to idzie nam to bardzo sprawnie. Przedwczoraj tamtędy przejeżdżałem całą tą linię, tą nową, to jest ponad 3,5 km pokonałem. No, widzicie Państwo duży front robót na ulicy Popowickiej, w ogóle na wysokości Popowic. Tam powstają nowe chodniki, nowe jezdnie, nowe ścieżki rowerowe, nowe zatoczki przy okazji tej inwestycji tramwajowej. Tak? To będzie zupełnie nowa jakość i standard na Popowicach. Trwa w tej chwili przebudowa skrzyżowania z Wejherowską, po tym jak zeszliśmy ze skrzyżowania Popowickiej z ulicą Milenijną. No, właściwie tory są już na całej długości tego 3,5-kilometrowego odcinka. W tej chwili, jadąc w kierunku centrum, trwają prace na mostach Dmowskiego. Tam także jest wzmacniana jest konstrukcja mostu i wzmacniane, no i kładzione są szyny. Także dzieje się w tym zakresie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wczoraj pokazywałem także i mówiłem, że zajmiemy się wnętrzem podwórzowym w obrębie ulic Benedyktyńskiej, Grunickiego, Sienkiewicza i Wyszyńskiego. To jest duża, naprawdę przestrzeń o powierzchni ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Jest otoczona taką zwartą zabudową mieszkaniową. Podwórko w centrum, w istocie Wrocławia, w Śródmieściu. No i chcielibyśmy je zrobić tu na marginesie z tego kronikarskiego obowiązku. Przypomnę także, takich podwórek mamy we Wrocławiu blisko 1000. Wiele wymaga rewitalizacji, ale widzicie, że sączę, pokazuję Wam co jakiś czas, że schodzimy z jednego podwórka, wchodzimy na kolejne i tak powoli, po kolei będziemy realizować. Tutaj w przypadku tego podwórka chcemy uporządkować cały układ komunikacyjny. To jest gigantyczne podwórko, raz jeszcze 11 tysięcy metrów kwadratowych. Chcemy na nim uporządkować cały układ komunikacyjny, zieleń, miejsca gromadzenia odpadów stałych. Chcemy zorganizować tereny rekreacyjne. No i na początku marca, Szanowni Państwo, przedstawimy wstępną koncepcję mieszkańcom w trakcie konsultacji, a następnie ogłosimy przetarg na wykonawcę. No, ze względu na zakres zadania oraz wielkość tego terenu, bo to jest jedno z większych wrocławskich podwórek, ta inwestycja będzie etapowana. Przewidywana wartość prac to ponad 3,5 miliona złotych. I jeszcze, Szanowni Państwo, Leśnica, bo za moment rozpoczniemy projektowanie przystanku, chodnika i przejścia dla pieszych z oświetleniem na ulicy Dolnobrzeskiej. To wszystko będzie się działo na odcinku pomiędzy ulicami Grzybową a Smolną w kierunku granic miasta.
dokumentacja projektowa, jeżeli chodzi o to zadanie, powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Następnie znowu przetarg, wybór wykonawcy, podpisanie umowy i haja, startujemy z inwestycją. To jest inwestycja wskazana w ramach funduszu osiedlowego, jednego zresztą z wielu programów takich partycypacyjnych, które w naszym mieście funkcjonują. A przy okazji, właśnie przy okazji partycypacji i naszego zaangażowania, to pokazałem Wam to zresztą dzisiaj w porannym poście, ale jeszcze raz przypomnę i podsumuję. Znamy bowiem statystyki wrocławskiego budżetu obywatelskiego tej najnowszej edycji. Złożonych zostało ponad 360 projektów, 230 z nich to projekty osiedlowe do miliona złotych każdy i ponad 130 projektów ponad osiedlowych zostało złożonych. To są te większe projekty do 3 milionów złotych. No i teraz rozpoczyna się etap oceny tych projektów, w trakcie którego odbędą się także konsultacje z liderami, także trzymam mocno za wszystkich kciuki. No i moi drodzy, tyle chciałem Wam opowiedzieć z samego rana, podzielić się pewnymi wrocławskimi informacjami. Mam nadzieję, że dzień rozpoczęliście dobrze. No martwi tylko ta sytuacja na Ukrainie. Raz jeszcze no, pozostaje wierzyć, że nastąpi deeskalacja tego konfliktu, że wspólnota międzynarodowa wykaże się tutaj konsekwencją i podejmie zdecydowane kroki dla nas, dla Polaków, dla Wrocławian. Integralność i suwerenność Ukrainy jest rzeczą bezsporną. Także trzymamy bardzo mocno kciuki, kibicujemy. Jesteśmy także gotowi do udzielenia pomocy w sytuacji, gdy będzie trzeba. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. No to, szanowni Państwo, dobrego dnia w takim razie. My jedziemy raz jeszcze na rozmowy do Warszawy. Najpierw krótkie rozmowy w Senacie, a później spotkanie w Pałacu Prezydenckim u prezydenta Dudy, gdzie w gronie kilku korporacji samorządowych będziemy namawiać prezydenta, aby nie podpisywał, bądź też skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W naszej ocenie, o czym jesteśmy głęboko przekonani, złą i szkodzącą polskiej edukacji ustawę Lex Czarnek. No to dzisiaj w tym wyjątkowym dniu pozdrawiam oczywiście całą społeczność ukraińską mieszkającą we Wrocławiu, ale także naszych przyjaciół z Lwowa, naszego miasta partnerskiego, mera Andrzeja Sadowego, wszystkich przyjaciół, zresztą w Kijowie mamy też mnóstwo przyjaciół, też bardzo serdecznie pozdrawiamy i trzymamy kciuki, ale także pozdrawiam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy tak pięknie od lat budują wrocławską szkołę. Bardzo serdecznie chciałem za to podziękować. No to trzymajcie się, lecimy dalej. Do zobaczenia i dobrego dnia.